Chciałbym się dostać do Marany, ośrodka dla trędowatych, który założył Jan Boezem. Jan Boezem też chodził pieszo, nikt go nie woził. W linii prostej to jest blisko, ale droga kluczy jest kiepska. Może to być 6 km, 7. Idę na skróty. Trochę wysokogórskiej spinaczki. Ludzie z ciężarami wielkimi chodzą, a ja mam narzekać. Stromą górę zdobyłem, teraz już chyba nie będzie dużo wyżej. Mam nadzieję. Marana to miejsce szczególnie bliskie Polakom. Jest związana z misjonarzem jezuitą pochodzącym z Polski, z Wołynia, ojcem Janem Boezemem. Miasto w pełnej krasie. Kiedy tylko dowiedział się, że na Madagaskarze są trędowaci, a nie ma kto by się nimi należycie opiekował, za zezwoleniem przełożonych w 1898 roku wyjechał na afrykańską wyspę do posługi, by właśnie opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa oddać wszystkie swoje siły, zdolności i serce. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Musiałem poprosić dziewczynę, by mi pokazała chociaż ten skrót, bo przecież tutaj nie ma żadnej drogi. Tu mieszkają. Ostatnie 3 km to już jest dobra droga, ale żeby się do niej dostać, to się musiałem namęczyć. Ojciec Jan Boezem przybył na Madagaskar w 1898 roku. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju i na emigracji, przezwyciężając ogromne trudności, w 1903 roku rozpoczął budowę leprozorium dla 150 chorych. Działał tu ojciec Boezem. Ojciec Jan Boezem przybył na Madagaskar dosłownie z gołymi rękoma. Nic nie miał. Pięknie tu jest. Ale ludzie strasznie cierpią. Po wyjeździe z kraju nigdy już do niego nie wrócił. Prócz pracy z chorymi, ojciec Boezem był wyjątkowo uzdolniony. Posiadał talent stolarski i budowlany. Sam leczył chorych, opracował słownik polsko-malgaski, pisywał artykuły do prasy misyjnej i setki listów. Wyczerpany pracą ponad siły zmarł tu 2 października 1912 roku, zarażony trądem.
jeszcze kilometr i będę na miejscu. Tak sobie myślę, ile razy ojciec Bejzym tędy musiał iść. Tu chyba nikt nie chodzi, bo to jest wszystko zapuszczone. Jeszcze do niedawna byli tu polscy misjonarze, siostry zakonne, w tej chwili nie ma. Tutaj jest otwarte, ale chyba jeszcze pójdę tam na dół, bo tu żywej duszy nie ma. Leprozorium i wszystko, co jest z nim związane, utrzymywane jest wyłącznie ze środków uzyskanych od darczyńców. Jak tu ładnie jest, a jakie cierpienie wielkie. To najlepszy patron dla podróżujących, święty Józef. To obramowanie jest dziełem ojca Bejzyma, bo to był niezwykły człowiek. To tabernakulum to też dzieło ojca Bejzyma. Coś nieprawdopodobnego. W tej chwili grób jest w tym miejscu, jeszcze niedawno był na zewnątrz. To jest szpital. 7 sióstr opiekuje się chorymi. Kaplicę, którą filmowałem przed chwilą, budował ojciec Bejzym. 118 lat temu. W tym szpitalu przebywa 75 osób chorych. To są podstawowe leki na tą straszną chorobę. Ona jest wyleczalna w tej chwili. Mam szczęście, gdyż trafiłem na siostrę Sabinę ze Zgromadzenia Świętego Józefa, z którą mogłem porozmawiać po angielsku, co jest tutaj rzadkością. Znalazła dla mnie czas i prowadzi mnie po zakamarkach ośrodka. Jedną z ciekawostek jest tu warsztat, który założył jeszcze ojciec Bejzym, gdzie chorzy, którzy mogą pracować, mają pożyteczne zajęcia. To nie salka muzealna, ale prawdziwa pracownia, jak powiedziała siostra Sabina. Hobby ojca Bejzyma to była stolarka, rzeźbiarstwo. Praca ojca Bejzyma, to niesamowita sprawa. No. Tu mieszkają siostry. Siostra jest tak uprzejma, że mnie prowadzi do siebie. Kończę wizytę. Na ranie.
Byłem tutaj ponad 2 godziny. W 1998 roku, kiedy wizytował Madagaskar Jan Paweł II, szczątki ojca Bejzyma przeniesiono do kaplicy. To są ludzie, którzy umierali za czasów ojca Bejzyma. A to jest grób siostry, która współpracowała z ojcem Bejzymem w tym samym czasie i też zmarła na tron. O ojcu Bejzymie można w Polsce przeczytać. 2-3 książki są już. Duszarka by to zrobiła w ciągu minutki. Ale tutaj przynajmniej bezpiecznie nie trzyma tego w palcach. Schodzenie to nie jest to samo, co wchodzenie po tych ścieżkach. Ostre zejście, ale postęp jest duży. Nie trzeba daleko robić drogi. Gdzieś w tych, kurczę, zakamarkach takie małe sklepiki nawet otwierają ci ludzie. Takie to malutkie interesy ci ludzie mają. Żeby to było tutaj ciepłe, to bym zjadł, ale... suszona rybka, fistaszki jakieś.